No, także tego, halo, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie na tym VOD Offline. Na VOD Offline, w którym będziemy cisnąć dalej w Assassina, bo w co innego. Właśnie zauważyłem, że pobierało mi 16-gigowego patcha, gdzie dodali DLC o Faraonach. DLC, które będziemy grać zaraz po tym, jak kończymy główną kampanię fabularną. Mam nadzieję, że w... O, dodali chyba nowe save'y, tak mi się wydaje, chyba dwa nowe. Nice. Chyba, że muszę zapłacić za te save'y. A nie, chwila, to Ubisoft wydał tą grę, nie Konami. Okej. Dobra, kontynuujemy naszego Assassina. Odblokujemy sobie, jak to bywało na tych VOD offline. Dobre to. Kolejne tereny. Z drugiej strony takie jakby bąkowe. No, jakby takie szkie. Chyba wolę normalnego monsterka. A lake of tears high in the mountains. Apollo means me to find this halo of the Huntress. Próby Sobka, próby czego? Kurde. Próby Anubisa. Ej, 33 level. Odblokowany Teby. Ile tych rzeczy na odblokowywało, halo? Dajcie mi żyć. Dajcie mi żyć. Dobra. Okej, i lecę na pustynną pustynię. Bo ten teren mi został do ogarnięcia. Widzę, że DLC już jest ogarnięte. Okej, wyposażenie. Pokażcie mi, coś mi pododawali, czy... Chyba nie. Mapa. Cofnę się tak troszkę daleko, daleko do mapki. Atlas. Okej, mamy Egipt, mamy Synaj, Dolinę Królów. I gdzieś Teby są, czyli Teby to jest właśnie ta Dolina Królów. Od 35 do 55 levela, czyli co? Aha, czyli tak, z tego co rozumiem w Synaju, czyli w tej DLC ukrytych, level cap zwiększy się do 45, a w Faraonach do 55. No spoko. Ale na razie to trzeba odblokować tą mapę do końca. Liczę na to, że w tej aktualizacji, że oprócz DLC dodali również poprawkę optymalizacji i wydaje mi się, że faktycznie coś poprawili. Chyba, że to właśnie ta pustynia nie wymaga jakiegoś dużych pokładów zasobów. Bo teraz tu mam minimum 30 płynnych klatek. 30 płynnych. To lecimy od tej pustynnej pustyni. Spróbuję dzisiaj jak najwięcej terenu odblokować. Ale się da. O kurde. Pusty... Burza piaskowa mnie ściga. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Muszę jej uciec. No i mnie dogoniła. Koniku z piekła. Jesteś konikiem z piekła. O, uciekłem. Jany, a... Koń z Skyrimie by wyjechał pod tą górę. Powitajcie pustynną pustynię, gdzie nic nie ma. Pustynia Deszelet.
Nie, to jest pustynna pustynia. Czyli na pustynnej pustyni są tylko te dwa znaczniki. No dobra. W ogóle z tego co zauważyłem, to dobrze zauważyłem? Tak, dobrze zauważyłem. Poznikały. Zniknął z tej pustynnej pustyni evencik z Bogiem. A tu się pojawiły kolejne. Aha, dobra, czyli ci bogowie, te walki z bogami pojawiają się co jakiś czas tylko. Tylko co jakiś czas. Takie eventy. Jakby daily, weekly, coś takiego. Dlaczego mi kamerę pokazało tam? I dlaczego... Nie wiem... Tu jest... Ło, fatamorgany widzę. Ha! Lul. Oazę, znalazłem oazę! Jak to żadnej oazy nie było? Patrzcie, fatamorgany istnieją. Fajne wypełnienie pustyni. No i dotarliśmy. Da, co my tu mamy? Oczekaj, pierdolą tabliczkę. Ciekawe. Da, czyli tu mamy wejście od tego całego czegoś. Chyba. Albo i nie. Da, czyli domyślam się, że tu jest wyjście. Wow, co to? Wąż! Ty cholero. O kurde, drugi wąż. I tutaj też nic nie ma. Za wyjątkiem węży. Tu szukamy dalej. O, patrzcie, jaki asasin. Wziął i umarł. Okej. Czyli tutaj mamy ukryty mechanizm. Jezu, jakie to wszystko jest pokomplikowane. Da. Oznaczę sobie tylko, że tutaj wejście jest, gdzie teraz jestem. Ale pochodzę sobie tutaj do końca. Tak, przejdę sobie do końca, zobaczę czegoś nie ma. Tutaj jest w tych wejść całkiem sporo. Wow, kurde, wąż! Idź ty cholera. Ej, to chyba naprawdę poprawiła się jej jakość. Pięć pniążków. I no skoro... A, jest wąż? Więc skoro jakoś się poprawiła... O, znalazłem tabliczkę od razu. Writing from the old kingdom.
Dobra, przy okazji, co my tu mamy? Tutaj nie mamy nic. Jezu, co ja przed chwilą mówiłem? A, że już wiem, już wiem, już pamiętam, już pamiętam. Mówiłem, że jest, pojawiła się jakość, wydajność, optymalizacja. To zwiększe efekty. Pojawia efekty. Bo ten ogień czasami mnie dowala, jak tak jak beznadziejnie wygląda. Dobra, ja przylazłem tędy. Tak. Tutaj byłem, tak, wąż martwy. Czyli tutaj nic nie ma. Tutaj oprócz węży. O, nie ma węży. 6 monetek. Niech zgadnę, węże. Nawet nie, jeden tylko. Jest tylko to szkło całe. O! I znajdziek fajny. Czyli nic więcej nie ma, tak? Tu już mamy to wyjście całe. Czy tu coś jest? No, czyli nic już nie ma. Potka by się przydała. Ale dobra, bez płotki też sobie pojedziemy. Więc tak, teoretycznie wejście jest tutaj, albo też coś, czego nie ogarnąłem, to jest chyba tu. Tak. No tak, tak, to było tutaj, ale nie, no to, czyli tutaj nic nie ma, czyli wejście jest jednak tam, gdzie była ta starodawna, starożytna tabliczka z pismem jakimś tam. Nie, burza pieskowa idzie. No to lecimy. Ogarnijmy ten starożytny, starodawny mechanizm. O, szło. Nie wiem, po cholerę ja to zbieram. Może się przyda do czegoś, czy co? Ciekawe. Ile mumiów? To położę sobie tak dookoła. Oho, czy już znalazłem ten starodawny mechanizm? Miło, w zasadzie to miło. Że to nie było takie długie. Że wystarczyło wejść gdzieś. Wynagrodzili mi męki podróżowania po pustyni. No dobra, co my tu mamy? Jam jest coś tam... I z tym, kim jesteś. Dobra. No tu mamy ten mechanizm, już widzę jakieś pyłki latające.
O! Żeby mieć, muszę 5 kryształków. Czyli po to co jest. Po to jest. Been 105 days since the great catastrophe. The messenger speaks. The color blue. We believe everyone sees it as we do. Ocean, sky, international climb blue. What's to say yours and mine are of the same hue? Do you truly see it as I do? No, i znowu będą pierdzieć o bugien wietrzym. Frequencies so high, only a few can hear their cue. A heightened response to the taste of food. Colors invisible to the human eye, save for a few. A high voice, perceived as living glass. Perceptions shape reality. Color blindness, tinnitus, super tasting, tetrachromacy, synesthesia. Reality is a mathematical model which gets solved over and over again by the observer. Znowu jakiś bezsensowny bełkot. Czyli udaje się, że jest czymś więcej. And they render this world for you to call your own. Not all processors are alike. Different brains produce different realities. The variations go from the subtle to the drastic. Your mind defines how much you can taste, how much you can feel, how much you can understand. Dobra, szybko, szybko. Powiedz coś ciekawego. Perception defines perspective. Where one sees a skull, the other sees a woman in a mirror. Where one hears silence, the other will hear entrancing voices. You experience what your brain allows you to perceive. We designed you and made sure to engineer your senses so you could perceive just what we needed you to, neither more nor less. There are parts of time we preferred you to remain blind to. It was a necessity. We have 6 senses, you have 5. Can you guess the one missing? For centuries, humanity has fought for freedom. The real cage is not around you, it is in you. Your mind will not allow you to wander in uncharted territories. A Faraday cage for the mind. A concealed straitjacket. Events such as Upsweep and Julia fuel internet conspiracies. Sounds unknown, heard only once. A cabinet of curiosities for the modern age. And yet, they were messages just like this one. Waiting for their observer, their compatible processor. Human visionaries developed a vague awareness of their limits. They wrote obscure research papers, popular science fiction novels, some asking us to stop the world. But that's all they ever were, fictions. How could they not be? Reality is what the observer allows it to be. The Doppler effect, the Mobius strip, deja vus, cicada 3301, UVB 76, Eureka effects, ambigrams and coś ciekawego. P versus NP. Is Schrödinger's cat dead or alive? Coś ciekawego. It all depends on what you perceive. On what the cage is not hiding for you to see. Think. Let your mind be free.
explore the borders of your reality. O tym całym UVB pierwszy raz słyszę. To co wymieniała to okej, już wszystko znam, ale to UVB pierwszy raz słyszałem. No musiał później poszperać. Ja się zastanawiam, o co chodzi z tymi światełkami tutaj. Ciekawe to się stanie, jak na przykład się wespnę na to. Strzelę to? Ja może to jakoś będzie fabularnie wytłumaczone później, czy coś. Ale nieważne. Pustynna pustynia ukończona. O rany, sporo ukończyłem. Dobra, w takim razie czas na Kiranejkę. O nie, w Kiranejce jest dużo do zrobienia. Tutaj też widzę, że dużo do zrobienia. Tutaj? Ciężko powiedzieć. Ale dobra, no. Od czegoś trzeba zacząć, nie? Kranejki lecimy. Czas powiedzieć do terenów, w których jest dużo do zrobienia. Tu widzę, że jest dużo zadań pobocznych do przyjęcia. O, jajuśku. Okidoki. Okej, czyli idziemy tutaj, tu jest jakieś miasto w ogóle. To jakieś fajne rzymskie miasto. No tak, w końcu jesteśmy teraz w miejscu, gdzie, no w sumie jakby nie patrzeć, przyjęli Rzymianie. Dobra. O, co złotego tu? Albo będzie słoń na tej arenie, ale te faktu prawdopodobnie nie. Ciekawe. Ale prawdopodobnie ten słoń. Dobra, czyli jesteśmy. Na terenie Cyranejka. Odbierzmy to zdankę, mam nadzieję, że no... Nie będzie mi kazała ta postać NPC dziś. Cyrena. You have a problem? You could say that. My champion, the Thracian bear, escaped. He's a trained killer. Mad as a hyena on heat. There's a bounty on him. Good money. Why do they call him the bear? Not so fast, Egyptian. I will only hire you if you show me you are capable. Let us see how you fare against some of my best fighters. Polymestor's a deadly son of a bitch. Fought in arenas all across the Republic. He won me a fortune. In return, I treated him like a king. The best food, the best horse. Perhaps he valued freedom more. I earned my freedom through sweat and blood in the arena, not fleeing like a coward. Look, I don't care if that pox-ridden Canus lives or dies, but he stole my sword. Caesar gave me that in my final fight, and I want it back. Julius Caesar. You know another Caesar? All right, lads, come show this Egyptian some Roman courtesies. I am a champion. Roman soil is dry. Walkie, walkie.
Easy peasy. Now that was a show. You are a warrior. Have I proven myself? Yeah, all right, don't get cocky. Rumor has reached me of that Thresh. I will find you. Such conf. Dobra, jakieś tam gospodarstwo. Kogo obchodzi jakieś gospodarstwo? Okej, okay, Cyrenaika. Cyrena tak wygląda. I tu głównie mamy to miasto. No okej. Okay. Skoro na południe nic nie ma, to wchodzimy do miasta. Przyjmujemy te zadanka. Czyli tu jest na 100% już słoń. Ciekawe czy... A wezmę się po mojach bez problemu. Po co wchodzić głównym wejściem? Jak można po mujach? Macie może jakieś... Nie mają żadnych łuków. Czy strzał. Ale na po prostu żaden słoń. To spoko. Już się bałem, że będę musiał się z kolejnym słoniem się męczyć. Dobra. W takim razie teraz to. Przykazy ciekawe, czy mają ci sprzedawcy jakieś fajne ubranka czy biorą, nie wątpię. Ale... Jest tu macie coś ciekawego. Bomba ogniowa. Pododawali nowe umiejętności. Tego na przykład miałem wściekłe przełamanie. Spoko, pododawali umiejętność, nie widziałem. To nie, ale... Ulepszony lekki łuk, co? O, fajnie, proszę, podbudowali takie umiejętności. Ten unik to będzie ogarnąć. Ale najpierw sobie bombę ogniową ogarnę. Chyba panie krawiec, masz coś fajnego? Co tu masz? Nic ani ciekawego, do widzenia. Bye bye. Pan Kowal? Nic. A ulepszać będę tylko jak osiągnę ten maksymalny 40 level. No tego czasu nawet nie ma co. Znaczy mógłbym, no ale straciłbym tylko pieniądze. Papirus. Okej, okay, potecz. Dobra, gdzie tu jest wejście? Czy muszę znowu gują wchodzić? Dobra, spoko, pogadamy za chwilę, tylko spróbuję wejść do tego obcego grobowca. Gdzie jedynym wyjściem jest góra. Ja idę. Bo co ja w ogóle znalazłem? Grobowce, grobowce.
No cóż, wydaje się, że to prawdopodobnie miejsce powiązane z jakimś zadaniem. Czyli mnie to jebka w zasadzie. Mogę wyjść drzwiami? Nie, nie mogę wyjść drzwiami. Muszę wyjść jak zwierzę. I am a Magi. Oh yes, of course, I should have noticed. These people don't understand. Our Roman friends do not take kindly to civil disobedience. Why are they protesting? They fear all is not well with our founder, the great Batos. The centurion locked his tomb. Please, someone should invest. And if that someone were to find anything, they could meet... Czyli oto jest zakaz związany z tym zadaniem. Dobra, lepka z tym, nie obchodzi mnie. Na razie jeszcze mnie to zadanko nie obchodzi. Poboczniakami zajmę się w swoim czasie. No sorry, nie chciałem was zabijać, ale no... Rzuciliście się na mnie. Dobra. Senu. Zoom mały rekonesans. Okej, okay. Znaleziony jeden artefakcik. Jeden kapitanik. Kolejny artefakt. Kolejny artefakt, czyli jeszcze jednego zostało mi od... Jeszcze jeden muszę znaleźć. No i w sumie szefa. Ja się dziwię, że szefu nie jest w tym wielkim panteonie, czy cokolwiek to jest. Już nie. Nie, to jest kapitan. O, znalazłem. Dobra, skoro jestem tutaj, to ogarnę najpierw artefakcik jeden.
No, wejrzę, podnieś to. O, kryształ, super. Od razu sobie ulepszę ostrze. Bang. Ej, no nie, nie mówcie. Dodali do kolejnych DLC możliwość zwiększenia. Dodali kolejne poziomy. Kolejne możliwości ulepszania swojego ekwipunku. Tylko że jeszcze przy użyciu jakichś dziwnych surowców. Czyli pewnie z dodatku, jak będę mógł później. No dobra. Dobra, tutaj mam kolejny artefakcik. Przy okazji, skoro mamy tu już dowódcę, to... No, chodź. No, czyli tutaj artefakt jest, ale pod ziemią. O nie. Cienie Egiptu są w ogóle jakieś urządzenie. Czy też osiągnięcie. Okej, tu jest kulek, ja się dostanę tam. O, znalazłem w ogóle papirus, więc mamy jedno z głowy na później. Oho, czyżby krasz? Tak. No cóż, no zdarza się. W sumie nie zauważyłem nigdzie żadnego hipopotama, więc trochę mnie to dziwi. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Ale bym se opierdzielił takiego kepsa w tortilli. W sumie bym zjadł, opierdzielił cokolwiek takiego niezdrowego. Albo coś zdrowego, ale dobrego. Takie pulpeciki w sosie. Ze ziemniaczkami.
Mapka, mapka, masz, już, już. Dobra, cicho. Zdjęcia to odgalne szybko. Ten papirus. Ale jaki potwór z Memphis? Cóż, no, wydaje mi się, że no, poprawili nieco optymalizację, ale i tak wciąż modele lubią się nie wczytywać. O! No, jest to jakieś gdzie przejście, czy... Nie, to nie róbcie mi nadziei. Cicho, Rzymianinie. Szybko, 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 kapitan, artefakt, ja już jeden, muszę jeszcze dwa artefakty odnaleźć. Dobra, drugi artefakt. Dobra, wszystkie trzy artefakty znalazłem, tylko dowódca mi brakuje, już kapitana. Mam cię. No, jak mnie patrzysz, już połowy tej... Nie, nawet nie połowy nie mam tej lokacji zrobionej. Jak ja tam po zimie wejdę? To jest dobre pytanie. Nic nie widzieliście. Ja tylko looking for wejście do podziemi. Zajmę się tym artefaktem później. Ogarnę to, co mogę ogarnąć na razie. O nie, poranek, wszyscy wstają. Trzeba zrobić to szybko, speedrunnersko. Dobra. Co za debil, dlaczego on stoi w kierunku ściany? Nie tak się powinno trzymać straż. No cóż... No chodź, chodź, chodź. Gdzie był ten artefakcik? Gdzieś tu. Tak, tutaj, tutaj. Dawaj do tego budyneczku i może przez ten budynek tam jakoś się wcisnę.
Resiste! Non muovere! Stand up, Dividalor! Proibere! Mam przeczucie, że jest tu jakieś ukryte przejście. Jak ja mam iść pełny artefakt? Halo? Ej, nie widzisz mnie, koleś? A ty jesteś debil. Nowy level. No ale artefakt jest dokładnie pode mną. Ej, gościu, jak dostać się z tego artefaktu? No dobra, będę chodził tu dookoła, to może znajdę jakoś. No, nie wchodzi do budynku, nie wchodzi do budynku, wejdź do budynku. W którym w zasadzie nic nie ma. Będzie tu jakieś podziemia? Znalazłem. Jej. Ja ty jednak jestem dobry znajdywacz. No i wszystko. Coś jeszcze tu jest takiego do ukradzienia? Ja już wszystko skradziejowałem. To też okradziejowałem. Także teraz przyniosę się tu. Przyjmę to zadanko. I lecimy dalej. Slow-mo. Pyk. Zadanko jest już tuż, więc spoko. Ty, kurde. Bo fajnie miałeś kaptur. A modele dalej widzę, że się nie doczytują. Halo? Jestem. Idę! Dobra.
Let's go. A, ty jesteś zadanki pobocznym? Co? You'll get no judgment from the mouse. The mouse? Yeah. Bla, bla, dobra, nie chcę mi się gdzie słuchać. Don't you have trouble? Cicho. Well, you know what they say about our Latin friends? The threesome and the romance added women. That mouse is always sniffing around here. He's besides, so I said know it how to stay hidden, Sir Bayek. The way I look, I have to. And? Did it? People think the mouse is unlucky. They don't see I am an entrepreneur and savior of the waves and strays. Wait. No, gdzie są te rzymszki z żołnierzy? Nie widzę żadnych. Cześć. Cześć. No co tam, myszka? The Roman swine must have taken my chest to the barracks. Please. And why would I do that? Because you know what it's like to be brushed aside, victimized by the mouse will die on, and I could probably. I would not want. Gods. No dobra, skoro i tak idę w tamto miejsce, to... Uuu... Dwudzidowy. Nie, senu mi się przycięła. Mój ptasinka, jedna kochaniutka. Dobra, znalazłem artefakcik. Jeden, dwa potrzebuję. Nie, znalazłem dwa artefakty. Tylko, że muszę drugiego szefa znaleźć. Dobra, i znalazłem. Najpierw zabiję tego szefa. No co za debil, no co za debil. Co za debil. Nie, wcale nie widać łuku. No cóż, no to zrobisz. Bajek mi się zepsuł. Hej. Cześć. Ok, jednego artefakta mamy tutaj, a drugiego tutaj. Kryszczalik, super. Im więcej kryszczałów, tym lepiej. Teraz pytanie, jak się na dół idzie. To myślę, że tu jest jakieś przejście, zejście. No i mam rację. Hmm.
mouse is stash. Dwa brązy. Certus non est hic. Nolite ibi. Et dabo vos in consumationem. Ja ci dam consumationem. Hey, Yuria Divian, tego to raczej nikt nie mógł przeżyć. Cztery monety. Bogactwo. Gdzie jesteś, myszek? Life for a second time, Sir Bayek. The mouse will Please don't. Then money, I will show you with riches to make Chris. Take care of yourself, mouse. Dobra. Okej, w takim razie tak. Mogę teraz zrobić tu te znaczniki. Później polecę tu. Nie. Po tym polecę tu, przyjmę to zadanko, wrócę się tu i na morze. I Cyrena będzie z głowy. Ale szybko to leci. Dwa tereny w godzinę prawie ogarnięte. Jeszcze rozumiem dwa zadanka poboczne. No byłoby, byłoby fajnie ogarnąć całą mapę jeszcze na tym VOD. Znaczy to nie jest możliwe, ale próbować można. Zadanko poboczne na znaczniku? Ciekawe. Ale miasteczko ładne, muszę przyznać. Liczę na to, że no Ubisoft nie będzie zrobił jednak tego starożytnego Rzymu w tej grze. Bo już mają gotowe asety. To byłby całkowite pójście na łatwiznę. No co jest? To było najlepsze, co kiedykolwiek widziałem. I raz widziałem swallow a cat whole. A cat? Really? And who are you? Esiocles. But all my friends call me Esio. Well, Esio. I am by. Ale śmieszki. Are you magic? Will you leave some more for me and my friends? I can tell you about my home, the most amazing city of Cyrene as we go.
How can I refuse such a gracious offer? Lead the way, Ezio. Chodźmy, Ezio. Grand tour, Bayek. You have a gang? Yes, I'm the most important child in Cyrene. Oh, I can see that, Ezio. Let's go to the baths. It's where people walk around naked, being scraped and scratched and rubbed with oils. I hate getting my hair wet, don't you, Bayek? It is why I shaved it off, Ezio. And washing behind the ears, I bet. Yes, some fancy Roman from the Citadel built it. Vitru... Well, anyway, he spent 10,000 drachma on a floor made of little squares. All of that for some way you wash. When I grow up, I'm going to have a wife who'll never make me wash. Wives like that are hard to find, Ezio. Τι συμβάνε στη παιδες λέξον μη! Ο νέα χεβίδα. Well, fuck! Τι συμβάνε παιδες λέξον λέξον! Fuck! Ουδεπόποτε αιώρα τη αυτή να φωνία. Αδαΐσεστη! Οφθαλμούς είναι αιώρων απόλεσεν! Some of those scaredy cats thought you'd miss the cart, but I never doubted you. A tu nie ma żadnego w- I wasn't sure myself, Ezio. So where next? You're Egyptian, right? My father says you don't worship the same gods as we Greeks. We have some in common, like Serapis. Oh yes, Serapis. I've heard of him. Apollo is all Greek and my favorite. He likes poetry, music, wine, and all that kind of stuff. But I like him because he has a bow and arrow, and he likes to hunt. Do you like to hunt, Fire? I have never seen the like. I do. It's I used to hunt with my boy, Ezio. Right? If you jump from his temple like there, eagle. Then maybe he'll be watching from Mount Olympus and reward me with my own bow and arrow, so I can hunt rabbits in the woods. I would like to see that. Απαπέ, φίλοι! Τι ονοράσι! Matko bosko. Co ten Ezio? Oh, this is it. Isn't Apollo marvelous? Όχι, γλώσκη τι πρέπει. Τι συμβάν, παιδες. Λέξον, λέξον. Co ten assassin? Dasz mi za to jakieś pieniążki, dzieciaku? Dużo będzie tych skoków? Dobra, już mamy ten skok, czy chcesz na jakieś specjalne zaproszenie, czy co? O, bebes! Ty ujegone! Ezio się zepsuł. O, naprawił się. To Sirio nie menił się. Idźcie, idźcie. Se i ty zlokili. Ty prate, se i. No, Ezio. Udys mi erite, jegona. Orokala? Τι συμβάνε στην παιδε λέξον μη! Μουρία παρασκευάσματα του τα εστί. Και κούδε, έτσι ο κούδε. Λέξον, λέξον!
I tak ja potrafię działać jakoś normalnie. Dobra, idziemy dalej. Trzeba kogoś zabić. O, idzie dalej. Kurde, jest progres. Gdzieś jakoś szybko. Promise a challenge, Ezio. Don't let the Romans see you. Here, a mother of gods. It's too high. Go on, jump for it. Jump from this place is heavily guarded. We should honor it. I officially name you the Flea of Cyrene. I will treasure it. Goodbye, Ezio. Stay out of trouble. I can't promise, but I will try for you, great flea. I hope you get to hunt with your son again soon. So do I, Ezio. No, nie. Co ten Ezio? Bajek! Mouse? They are going to kill me! Shut up! You're convicted of murder! They have the wrong man! I'm as innocent as a babe! Chodź, myszek. Get me out of this bloody cage. I'm hurt. They accuse me of murder. Me? I value life above all. There's a real murderer out there. He's killing my friends. Slow down and tell me what happened, Mouse. I was at the bathhouse meeting some assos. Didn't you plead your innocence? They wouldn't listen. They accused me of killing Paulus Aurelius, the moneylender. Got it like a pig. Red hair in his fist. Not my hair. I met with him, yes. But when I left the baths, he was very... It is all right, Mouse. But the Romans will not believe a cripple. Have faith. Stay low and wait for me at the gardens of the Temple of Zeus. There may still be clues to the real killer at the bathhouse. Dobra, tym zadankiem zajmę się już kiedyś indziej. Też trzeba odblokować jeszcze mapy. Jest poteczka. O, jesteś poteczko. Już wystarczająco dużo zadań pobocznych zrobiłem. Trzeba wyjechać z miasta. Ale Cyrena to jest ładne miasto. Bardzo ładne. Nie miałbym przeciwko, jakby w tym mieście więcej się rozgrywało jakichś zadań. Takie niewielkie, ładne, ale przyjemne. To jest Cyrene. Let's see how Romans have brought so-called civilization to the Greeks here. Co my tu mamy? Artefakt? Gods here are vigilant. What happened here? I must find Polymestor. Nie, kotki.
stab wounds, and from many swords. Unless the lions came armed, they did not kill these people. Ale ja zrobiłem, tak, zrobiłem. Zadanko. Czyli muszę iść na dół. They shot him in the back. Was he trying to escape or hide? There is something beneath this. A hidden cellar. Olimesto did not kill these people. They helped him. Maybe he reached the fishing village. No dobra. Czy ja w ogóle zmierzam? No prawie zmierzam w tamtą stronę. Ale zadania tego raczej jeszcze nie będę wykonywał. Nie no, ten teren akurat jest fajny, ta syrena. Jak na razie chyba najładniejszy teren ze wszystkich. Jakie przyszło mi zwiedzać. Kolego, kolego. Halo. Hey, Egyptian, come see. I heard Cyrenaican horses are the best. They are. Which is why that cursed Roman quartermaster stole Kermis. You want me to rescue a horse? Agurastin. Whoa. Dobra, nie chcę mi się obić tego zadanka z koniami. Natomiast sobie trzeba kolejne znacznie ogarnąć. Zadaniami pobocznymi zajmę się kiedyś indziej. Tym bardziej, że tych zadań pobocznych już przyjąłem od cholery. 34 zadania poboczne. A ich będzie jeszcze więcej. Coś tam już poprzyjmowałem, no ale... Czy powykonywałem, ale to już... Nie o to się rozchodzi. Jakimś terenie? Nie, tu nie ma żadnego obozowiska i nic. Słuchaj, jak to ogarnę tereny, to wypadałoby chyba w pierwszej kolejności ogarnąć ten znacznik w Gizie. Czyli tą zbroję zdobyć. Artefakt czy obóz? Artefakt. No to będzie szybkie. Tu Altemok! Ud Baket! Uj, Messi, porami! Udwinate! Udwinate si benin tuto! Adwinato! Adwinato! Niedługo 30 level. Ciekawe, czy będzie na... Będzie mi nabijało level do 31 i tak dalej. Skoro mam te DLC. Czy te levele będę mógł tylko i wyłącznie wbijać w terenach... z dodatków. Apolonia. Jest takie imię. Jest taka babcia. O, ty masz zadanko. Także napraw się, porozmawiajmy i idę sobie stąd. To jest statkiem w piękny rejs. No, cześć. Thank you for stopping. My husband was a protector like you. I have screamed myself hoarse for... What seems to be the problem? My Titus. My poor Titus. Imprisoned. He's a deserter. No, a hero. He'd had enough. Nie chcę mi się bawić z tobą.
To też piesek? Taki dziwny piesek. Okej, już widzę punkt synchronizacji. Czyli tu gdzieś jest ten syn Agaty, co? No dobra, to wykonam to zadanko w takim razie. Dobra, artefakcik jeden znalazłem, teraz kapitanowie. O, jest jeden. Nie, tylko jeden przecież jest. Jakie podpalanie? Żadne podpalanie. O. Cześć. No i tyle mnie widzieli. Titus, your mother sent me. Yes, by the gods, thank you, protector. But Egypt is in danger. I must get free. Chodź, chodź. Uuu, 30 żelaza, nice. Why would the army lock up their own men? Papo taught me to be a fighter, but he believed in honor and justice. The Navak of the Roman fleet at Apollonia Marcellus Asina is planning an invasion. Ooh. Ah, they mean to take Egypt. Yes, so I deserted. I will not stay here doing Leander of Flavius' dirty work. Where's the Navak? On his ship. He patrols the waters between Cyrene and Apollo. Go with his head. On jest... O Jezu, on jest już tu. A to jak już będę tam, to ogarnę. Na razie trzeba ten znacznik wolnić. Uj, ta cywilna jest większa niż się spodziewałem. Jest więcej tu do zrobienia. A to przynajmniej jest ładny teren, no. Thank you.
Ech, Jana, dlaczego cała gra nie może być tak ładna jak te tereny? Okej, co my tu mamy? Wpłynę na morze. Żeby wykonać ten teren od razu, choć na tym morzu nie będzie nic, zupełnie nic. Dobra, Morze Śródziemne. No i się wracamy. Na tym morzu, tak jak się spodziewałem, nie ma nic. Tu mam 3 znaczniki i można lecieć na tą Malmarikę i chyba pójdę na zadanko. Tam gdzie jest zadanko. Od zadanka zacznę eksplorować. Czemu nie? Upiekę 2 pieczenie na jednym ogniu. Tym bardziej, że coś czuję, że ten znacznik jest właśnie tam. Gdzie będzie jakiś obóz. Kurde, nie jestem snajperem. Popłynęli sobie. To rybka z nimi. No debil. No po prostu debil. Tutaj domyślam się, że będzie artefakt. I siup do wody. Będzie później trzeba skoczyć do kowala, żeby wydać te cholernie niepotrzebne przedmioty. Teraz to i można i cyrena będzie z głowy, tak? No. Bo tak teoretycznie to 4 tereny mi zostały do ogarnięcia. Będę zajmę się Malmariką. I tu 3 tereny inne mi zostaną. Także spoko. Kolejne artefakcioki.
No, cena z głowy i lecę od razu do tego znacznika. A, to jest na statku. Także easy peasy misja. No i spoko. Mamy połączniaka z głowy. Okej, teraz tu, czyli tutaj mamy sprzedawcę, tak? Dzieciaka z lootboxami. No dobra. Będę sobie burzę śmieci. Fajniej brzmi. Kiełchuałej. Zdolność 1 punkt. No z jednym punktem to wiele nie zdziałam. Chyba, że... Kówska może kupić surowce. O! Nie, ja to sobie zrobię, bo akurat nie chce mi się polować na to, więc... Nie wiedziałam w ogóle, że tu jest możesz kupować surowce. No nie. Albo dodali tą umiejętność teraz? Musieli dodać, bo wcześniej tego nie widziałam. Jesteś za światach. No to jest jak nic. Dodane z dodatku. Czyli jeden punkcik muszę umiejętności zdobyć i będzie słodko. Tak, już sobie zaznaczyłem. Dobra. Płyniemy. Płyniemy do tej Marmariki. Do tej Ameryki. Półtorej godziny mamy już na liczniku. Dobra, ogarniemy Marmarikę do końca i chyba tyle będzie na to VOD. Zobaczmy, gdzie mamy artefakcioki. Tutaj mamy. Jakie to jest głupie. Uuu, jaka fajna woda. No dobra. W takim razie dobra. Pójdę tutaj ten znacznik ogarnąć. Wrócę się od tego. Nie. Pójdę najpierw tutaj ogarnąć, bo tutaj widziałem jakiś znaczniczek.
Tak, jest tu znacznik. Dobrze widziałem. Tyle mnie widzieli. Dobra, tak, okej, to mogę teraz ten znacznik ogarnąć. Miejmy nadzieję, że tu nie będzie jakoś dużo, choć no będzie dużo na pewno. Z czasem się tutaj tych zadań, czy też znaczników pojawi zdecydowanie więcej. Także możliwe, że już zanim jeszcze ten teren ogarnę cały, będę już miał maksymalny level. Znajdźka. Znajdzieczka. O, właśnie coś czułem, że tu coś będzie. No i oczywiście są węże. Tu jest jeszcze więcej węży. Chodź, płotka. Okej, co my tu mamy? Jedziemy teraz tutaj do tego mini miasteczko Falmy. Na znacznik. Co? Kto? Naprawdę musicie mnie atakować? Chyba, że macie jakieś... Nic nie macie. Co? Przez czas tracę. Chyba, że ty coś masz. On jest wytrzymalszy, więc on może będzie coś miał. Bez powodu mnie zaatakowaliście, czy coś miałeś? No nie miał nic. Chcecie tylko czas. Dużo mi zostało tych punktów synchronizacji jeszcze? Bym musiał zobaczyć na mapkę. Mapka... Czasami to pokazywa, nie pokazało to gdzie pokazuje. Gdzieś pokazywało ile jeszcze mi zostało znaczników. Ważne. Chyba, że gdzieś... Kurde, gdzie to pokazywało? Tak, tutaj pokazywało. Mamy jeszcze... dużo tych znaczników. Ponad 20-26 znaczników. Dobrze. No dobrze.
Już znalazłem dwa artefakciki. Tu jakieś masło dostałem? Nice, zawsze marzyłem o maśle. No i dobra, kolejny znacznik. Tak, ten znacznik. To już, kurde, mało zostało tego. Ten znacznik, kolejny, pojadę sobie do tego znacznika, cofnę się. Nie, zrobię to inaczej. Ten znacznik, później się tepnę tutaj i od góry do dołu będę już szedł. Tak, to brzmi jak plan. No, myślę, że uda mi się w ciągu 2 godzin ogarnąć tą Marmalikę. A przynajmniej chciałbym. Tu mam 14, to może i zrobię jeszcze mapy na kolejnym VOD. Czemu nie? Zostały mi wtedy tylko poboczniaki. O kurde! Nie zauważyłem kotka. Kociaki, ale przynajmniej futerkę trochę zdobyłem. Okej, tu mamy obozowisko. Daj, gdzie jest artefakt? Tutaj? Co, pod ziemią? Razie. No dobra, to teraz znacznik szybkiej podróży. I tepnę się, jak powiedziałem. Fajnie, że czekaliście na mnie. To jeszcze, ty jeszcze. Wszyscy? Koledzy.
Także sporo już zrobiłem. Czyli doliczamy również te punkty widokowe z dodatków, co? No dobra. Dobra. Pokażę już wszystkie dodatki DLC wyszły. Nie będzie trzeba czekać i będę mógł od razu skończyć całego asasyna. Kolejny punkt synchronizacji zaliczony. Uhuhu, tutaj widzę, że będzie sporo tych znaczników. Więcej niż się spodziewałem. No a co tam się teraz do balagry? Swoim bojowy to najsilniejszy przeciwnik w całej grze, tylko niektórym graczom się udaje pokonać, być może. Nie musisz mi mówić. Kurde. Tak przekonanych przeciwników to ja nigdy nie widziałem, nigdzie. Nawet Dark Souls był odrobinę uczciwszy. Przynajmniej Dark Souls miał o wiele lepsze sterowanie. Czyli mamy tutaj do czynienia z obozowiskiem, widzę od razu. Wszystko co chciałem znaleźć, znalazłem. Dobra, wieża ogarnięta, lecimy dalej, lecimy w górę. Powinno tu nic nie zostało. Także ogarnę te znaczniki, tych znaczników jest dużo. I chyba palajtanionem się zajmę. No i zostaną mi tu dwie pustynie. O, rany, ale ten świat jest olbrzymi. Kuteczka. Ha,
Uteczka. Chodź. Wynośmy się z tego terenu. Chyba obozowisko. Bandytów. Kanion bandytów. O kurde. Co za typy. A jak myślałem, obozowisko. Okej. No to widzę, że muszę się przedrzeć przez to wszystko. Tam wszyscy śpią. Także spoko. Here is one gladiator. He appears to be drugged. I will get him out of here. One of the gladiators. He faked his own abduction. To skoro tu już jestem, to ogarnę to zadanko, bo czemu nie? Chodź, koleś. Ała. Gideon sent me to find you. Can you walk? I'll try. Your name is Omukota, yes? I found a letter from Koze. That bastard! I can't believe he set up a trap. Is Egidio all right? He is fine. He
He is with your owner at Cyrene Arena, if you want to join them. Do you know where Kozei went? The bandit said something about a lake in the mountain to the north. You should go get some rest. I will find Kozei. Be careful, friend. Kozei is very strong. Ja dam sobie radę z każdym. No chyba, że to słoń. Ze słoniem sobie nie dam rady. No i dobra, w takim razie teraz ten znacznik 200 metrów stąd. O nie, obozowisko, co? Chodź, podka. Nasze obozowisko to jeszcze pikuć, bo widzę, że będzie jednogwiazdkowe, ale no trzeba pod tą górę jechać jednak. A nie chcę mi jechać pod tą górę. Ale coś ładnie pachnie. To chyba będzie najłatwiejszy zabity dowódca ever. Nie licząc tych, którzy umarli we śnie. Bo do nich się musiałem jeszcze przedrzeć. Jak coś ładnie pachnie, o Jezu. No, otwierajże z tym skrzynię. No to lecimy dalej. O, nowy pretendent. East Roman fort. I should rescue him. Zadanie szukać. O, 40 level. Ej, mogę nabijać dalej. Fajnie, mogę nabijać dalej levele, czyli... Znaczy nie, mogę doświadczenie nabijać, ale czy nabiję kolejny level, to się okaże. Na przykład w GW takim można było nabijać dalej doświadczenia, ale się nie wbijało kolejnych leveli. No zobaczymy. Wzmocnienie nie, chcę kupować surowce. Co tu jeszcze, to mam coś ciekawego tutaj, czy pójdę się zrzeżdżać? Nie, nie jest tu... No to też jest spoko. Że to okej, to sobie też wezmę. Mogę kupować jedwany wojenne. Po cholerie mi jedwany. To jest niepotrzebne, niepotrzebne. Oswajanie zwierząt niby spoko, ale nie. Stąd mogę tylko jedynie te rzeczy, przedmioty zdobyć, spoko. A później to wzmocnienie wypadu. Przyda się przy walce z bossami. To jest spokojnie, już 40 level. Maksymalny, jeśli chodzi o podstawkę. I teraz to najwyżej mogę zdobyć kolejne levele. I'm waking up. I'm waking. W ogóle mam aż 9. 8 zasłon dymnych? Niby spoko, ale ja sobie chyba zmienię narzędzia na bombę ogniową, jeśli o to chodzi. A nie, bomby dymne mam ok, automatycznie to. Nie, pomyliło mi się jedno z drugim. Bo samych bomb dymnych mam też sporo. Nie, będę musiał jakieś kowala znaleźć. Żeby pozbyć się tego sprzętu, ale to już później. A skoro mam 40 level, to i można by... Go
conciden Deum sanguinum vitas. Dobra, zabiłem dobiego. Wszystkich powyzabijałem. Wydawało mi się, że był jeszcze jeden typ, który miał jeszcze jedne. Jeszcze troszkę brązu, ale... Jak nie, to nie no. Ważne, że już jednego gościa załatwiłem, który miał właśnie ten brąz. A ja brązu mam. No, na pewno na ulepszenie wystarczy. No to let's go. Okej, widzę obóz. Dobra, 2 godziny. A to okej, skończę to 2 godziny, jak skończę ten, tą całą mapkę. Ten cały obszar. No i znalazłem wszystko, co znaleźć miałem. Jedno załatwione, teraz można lecieć tu, ale niech sobie ten gościu przyjdzie, tylko załatwi najpierw. Okej. Czy ja mu zadałem właśnie 1337 obrażeń? To coś znaczy. I chyba podpaliłem im obóz. Auć. Jak wbiegnął pod tą górę. Legowisko lewa. No to tutaj dalej to będę musiał wejść na konika, na moją puteczkę. Tak będzie najłatwiej upolować te koteczki. Thank you.
No. Także kotki mam z głowy i lecę. I polecę, dobra. Polecę tam, gdzie jest naszych misji. Wrócę się, ogarnę to może misyjkę do końca i będę biegł dalej. O nie, więcej kotków. Hello. This must be the lake Wamukota mentioned. Now where is Koze? No domyślam się co? Oczej Koze. Czy mi się wydaje, czy ja go nie, to nie on. Senu, widzisz tego Kozeja całego? Może to jest jakaś, nie wiem, ukryta jaskinia czy coś. Nie wiem, to popływam może czy coś i znajdę go pod wodą. Tutaj coś jest, ale tu są pejdemny. Tam wydawało mi się, że jest właśnie złoty znacznik. Child all alone. Hello, little one. What are you doing here? I'm not little. I'm 5 years old. O nie. Oh, I'm sorry. My name is Bayek. What is yours? Erika, get home to your mother now. Jose, stop! Excuse my husband. It has been a przebiłem go mieczem. Wamukota told me what happened. I'm glad he's safe. I didn't want him to get hurt. Why fake your own abduction? Could you not buy your freedom from Thanasis? I tried, but he refused. As his best gladiator, I can bring him fame beyond price. Stay with your family, Kose. I will deal with Thanasis. You are truly sent by the gods. No dobra. No dobra, ale to już zajmę się tym zadankiem innym razem. Na razie muszę robić więcej aktywności pobocznych. Chodź, Płotka. Jedziemy do kolejnego znacznika. Oho, i widzę od razu obozowisko na górze. A tutaj będzie artefakt, tak? Ja już znam na wylot tą G. Łopanie. To tu się od Janie Pawla. Tysiące kotów, tysiące przeciwników. Wszyscy ze wszystkimi walczą. Don't move at it! Stop this! Hold up!
Sit easy. Wreszcie właśnie wam pomogłem. No dobra, może zabiłem kilku waszych, no ale nie zmienia to faktu, że wam pomogłem. No, gdzie jesteś? Tu jesteś. No dobra, ogarnięte teraz ten znacznik i lecimy do portu i tyle, jeśli chodzi o ten teren. Co, gdzie mamy? Kapitan, wszystko znalezione. Incumbite! Nunc honos ne descendi! Tibi ave! Ibis et sanguinum, ultimem quod! Tum, gosset! Iam hic novum elit. No, zauważył typa, chodź tu. Tam. No i wszystko. No, to nie będzie żadne miasto, to będzie obóz. Wiesz, gwiazdki. No dobra, zajmijmy się tym malutkim, przydrożnym cholerstwem. Chodź, poteczka. Się świecisz, koniku. Wiosna. O Jezu. Wiosna. Obóz? Ale mają dziurawą okrylone tutaj. No to teraz. A nie, to będzie miasto w takim razie, to będzie miasto, skoro jest zadanko w tym.
Może to jest obozowisko, w którym jest ukryty, schwytany jakiś gościu. No, to nas wyguździuje w ogóle. A jednak obozowisko czeskie, sklep. Czyli moje pierwotne przypuszczenia były słuszne. Dobra, zobaczmy. Dobra, raz, dwa artefakty znalazłem. Trzy artefakty. Dwóch kapitanów. Trzech. Chyba wszystko mam. Najpierw kapitanem się zajmę. O kurde, to jest ten silniejszy. O kurde. Kiepsko jest bardzo kiepsko. Uff, udało się, dobra. Kolejny kapitan, kurde, mocarz ogarnięty. Coś jeszcze? Jezus, nienawidzę tych przypakowanych minibossów.
Dobra, jeszcze dwa skarby, jeden kapitan. Wszystko mam tu już pod ręką. O, jany. A tamten kapitan, opancerzony cholerny czołg. Jak ja ich nienawidzę. Jezu, jakie to jest silne. Da, jeszcze jeden skalp. Tam to zadanko przyjmę i tyle. Znaczy no tyle jak na ten obóz. Dobra, obóz ogarnięty. To jest pomocniaka, trzeba przyjąć. Przyjąłem teraz. To jest to, tak? Wnieś więźnia. You are Hati, yes? I will not ask how you knew, but for the future of Egypt, we must flee. How did you find me, Medjay? Did the spy master send you? The centurion's list led me here. A wyjdę sobie główną diamą. Kurde, nie atakuj swojego! Shrouded ones in Cyrenaica? Yes. You and another of Apollodorus' agents survived. I freed him from the barracks in Balagre. You have done Egypt and Apollodorus a great service, Medjay. Amun-Ra reward you. Yay! Okej, okay. Także ogarnięte teraz. To zostało. Jeszcze tak dla pewności zerknę, czy wszystko. No i dobra.
Także ogarnę to, wejdę na ten teren, albo nie, nawet nie będę wchodzić, po prostu ogarnę ten znacznik i tyle. Dać płotka. Dobra, artefakcik znaleziony. This place is heavily guarded. No i wszystko. Mi się sejwnie i... Zostało mi 3 tereny do zrobienia. No a to już ogarnę na następnym VOD. A tak to już mam teoretycznie wszystko. Tutaj mogę coś zrobić. Nie, kryształków mi brakuje. Super. No ale to już by było na tyle na to VOD offline. Także trzymajcie się i... Bye, do następnego.